Otrzymaliśmy raport ze sprzedaży zioła w Kanadzie. Niemcy przymierzają się do drugiej fazy legalizacji, a w Słowenii referendum może zdecydować o zmianie prawa. Zapraszam na garść zielonych newsów. Tweet week. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że ten materiał zawiera treści informacyjne zgodne z polityką i zasadami platformy YouTube. Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie i czytelnicy portalu weedweek.pl. Tak jak obiecywałem, w tym tygodniu wracamy z newsami, ale przed tym zostawcie łapkę w górę, wciśnijcie suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić takich materiałów jak ten. No i mam dla was jeszcze jedną bardzo ciekawą wiadomość. W przyszłym tygodniu razem z Mopsem będziemy nagrywali redakcyjny Q&A, także zadawajcie wszelkie pytania w komentarzu pod tym filmem, a my razem z Mopsem na nie odpowiemy. Będziemy to nagrywać we wtorek, czyli tak naprawdę macie 6 dni na to, by zadawać te pytania. Co najważniejsze, my ich nie będziemy widzieć, postaramy się nie patrzeć w te komentarze, więc wszystko będzie na mega spontanie, tak jak to najbardziej lubię, no i myślę, że będzie przez to bardzo naturalne. Także ekipa, która będzie nam pomagać to robić, wybierze najciekawsze komentarze, no a my razem z Mopsem na nie odpowiemy. Więc śmiało pytajcie się po prostu o co się da, oczywiście z naszego zielonego tematu. No i co? Przejdźmy do newsu. Policjanci z Wydziału Antynarkotykowego KWP w Poznaniu i pracownicy prokuratury w Szamotułach natrafili na ślad działalności zorganizowanej grupy, która miała zajmować się uprawą maryśki w Polsce. W związku z tym przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości postanowili przyjrzeć się bliżej działalności potencjalnych przestępców. Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 3 mężczyzn, którzy odpowiadali za prowadzenie nielegalnej działalności. Z informacji podanych przez rzecznika tamtejszej komendy wiemy, że grupa działała na terenie miejscowości Stęszew. To właśnie tam mundurowi odkryli imponującą uprawę. W jednej z hal przemysłowych znajdowały się setki roślin w ostatnim stadium wzrostu, a także zaawansowany system nawadniania, oświetlenia, nawożenia i wentylacji. Jednak nie był to koniec działań. Funkcjonariusze wielkopolskiej policji dotarli także do drugiego miejsca, w którym mężczyźni prowadzili uprawę. Tym razem była to hala, w której wcześniej znajdowała się uprawa pieczarek. W wyniku przeprowadzonych przeszukań policjanci zabezpieczyli rośliny, susz i sprzęt o wartości ponad 650 tysięcy złotych. Policja zatrzymała 3 podejrzanych mężczyzn, jednak sprawa nie została zamknięta. Wymiar sprawiedliwości cały czas poszukuje kolejnych osób, które mogą być zamieszane w działalność grupy uprawiającej ziółko. Dawno nie było kryminalki i od razu tak duży news o pewnej grupie spod Poznania, która zajmowała się uprawą ziółka. No proszę państwa, takich informacji teraz będzie coraz więcej, gdyż wchodzimy powolutku w ten okres outdooru przede wszystkim, a wtedy naprawdę po tym moim doświadczeniu w pisaniu tych newsów, nie wiem, od ostatnich 4 lat, wiem, że tego jest naprawdę dużo. Pamiętajcie, w Polsce uprawa jest zakazana, no ale przede wszystkim życzę wam dużo farta. Kanada w 2018 roku zalegalizowała rekreacyjne brokuły dla dorosłych. Stała się wtedy pierwszym krajem z grupy G7, który zrobił to i drugim takim na świecie. Jedynym państwem, które przyjęło krajowy środek legalizacji dla dorosłych przed Kanadą, był Urugwaj. Zalegalizował w 2013 roku. Mimo że w obu krajach maryśka jest legalna, regulacje nieco różnią się od siebie. Urugwaj ograniczył sprzedaż jedynie dla mieszkańców. W Kanadzie każda osoba pełnoletnia może kupować rekreacyjne ziółko u sprzedawców detalicznych. Kanada pozostaje największym na świecie eksperymentem w zakresie polityki i branży konopi dla dorosłych. Badania, które dostarczyła na przestrzeni lat, zarówno w kwestiach gospodarki, jak i bezpieczeństwa, są bardzo istotne na skalę międzynarodową. Kanadyjski Urząd Statystyczny opublikował niedawno nowe dane dotyczące branży konopnej. Raport zawiera informacje na temat ilości pieniędzy wygenerowanych przez legalną sprzedaż w okresie 2022-2023. Według informacji przekazanych przez Statistyk Kanada, sprzedaż rekreacyjnej maryśki przez prowincjonalne organy do spraw konopi indyjskich i inne punkty sprzedaży detalicznej w roku podatkowym 2022-2023 wzrosła o 15,8% do 4,7 miliarda dolarów. Większość wzrostu wynikała z wyższej sprzedaży ekstraktów przeznaczonych do waporyzacji. Stanowiły one 1/4 całkowitej sprzedaży konopi. Rząd federalny oraz prowincje otrzymały 1,9 miliarda dolarów z tytułu kontroli i sprzedaży maryśki rekreacyjnej w latach 2022-2023.
2022-2023 to wzrost o prawie 1/4 w porównaniu z poprzednim rokiem. Przy ponad 3600 legalnych sklepach z maryśką w Kanadzie ponad 2/3 konsumentów maryśki wybiera legalny rynek. Wśród osób, które używały maryśki w ciągu 12 miesięcy przed badaniem, nieco ponad 7 na 10 osób kupowało kanabis wyłącznie z legalnych źródeł. W związku z tym dane wskazują, że legalna, regulowana sprzedaż ziółka powoli wypiera tam czarny rynek. Kanada to jest naprawdę bardzo ciekawy kraj i tutaj poznaliśmy pewne statystyki, które napawają nas ogromnym optymizmem, ale patrząc z takiego punktu biznesowego, jest to przede wszystkim kraj, który przeinwestował i to naprawdę grubo przeinwestował biznes konopny, czyli na początku zbyt dużo pieniędzy zostało tam włożone i przez to Kanadyjczycy teraz muszą ratować się eksportem zioła do innych państw. Na tym kanale już robiłem materiał na temat Kanady i tego, że oni mają tam za dużo zioła, że muszą nawet palić to zioło w takich, wiecie, piecach przemysłowych, utylizować po prostu. No ale patrząc w takim szerszym kontekście tego, jak ta polityka się tam sprawdza, no to możemy też wyciągać oczywiście bardzo dużo plusów. Jednym z największych plusów jest to, o czym tutaj w tekście na koniec była mowa, to znaczy wypieranie czarnego rynku. Wiemy, że w niektórych stanach w USA to się nie sprawdza. To jest naprawdę bardzo zagmatwana kwestia związana z podatkami, z tym, ile to zioło kosztuje, jak mogą funkcjonować firmy, ale z informacji, które teraz dostaliśmy z Kanady, widać, że jednak większość tych użytkowników konopi z tego kraju decyduje się na zakup sprawdzonego, przetestowanego, licencjonowanego towaru. No i dla całej branży, jak i dla świadomości i międzynarodowej polityki jest to bardzo dobra informacja, gdyż widać, że jeżeli rynek rekreacyjny skonstruuje się dobrze, będzie on odpowiedni dla klienta, przystępny, no to ludzie pozostawią gdzieś tych dealerów, no i nie będą w ogóle zainteresowani towarem od nich. Także w tym przypadku Kanada na plus, ale jeżeli chodzi o stricte biznes i myślenie ze strony przedsiębiorców, no to tutaj już jest więcej kwestii do zastanowienia się. Lecimy z kolejnym newsem. Od dłuższego czasu rząd Słowenii dążył do przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie medycznego i rekreacyjnego stosowania maryśki. 9 czerwca tamtejsi wyborcy podejmą decyzję w sprawie dotyczącej medycznej oraz uprawy i posiadania ziółka na własny użytek. 25 kwietnia Zgromadzenie Narodowe Słowenii zatwierdziło pytania referendum, a głosowanie nad nimi odbędzie się równolegle z głosowaniem do Parlamentu Europejskiego. Jak to zwykle bywa podczas tego typu prac, znaleźli się zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zmian. Ci, którzy są za prohibicją, starali się opóźnić głosowanie do listopada. Na szczęście ich działania zakończyły się niepowodzeniem. Większa dostępność, szczególnie do kwiatów i możliwości uprawy, mogłaby pomóc wielu pacjentom. Lecznicza maryśka nie jest obecnie całkiem legalna w Słowenii, ale rząd zezwolił na stosowanie niektórych leków na bazie kanabinoidu. Leki, które zostały zatwierdzone, to m.in. Sativex i Marinol. Legalne jest również stosowanie CBD do celów medycznych. Status prawny maryśki leczniczej może wkrótce ulec zmianie. W przeszłości wysuwano różne propozycje dekryminalizacji maryśki do użytku medycznego, a w 2013 roku słoweński rząd przeklasyfikował kanabinoidy jako nielegalne narkotyki klasy drugiej. Oznaczało to, że też substancje mogły być wykorzystywane do celów medycznych, ale z wyłączeniem kwiatów. Trzeba podkreślić, że najnowsze pytania w referendum nie są prawnie wiążące, i nawet jeśli głosowanie zakończy się sukcesem, możliwe jest, że słoweńska koalicja rządząca ich po prostu nie przyjmie. Jednak zatwierdzenie jednego lub obu pytań referendum wywarłoby znaczną presję polityczną na tamtejszych ustawodawcach, aby uszanowali wolę swoich wyborców. Według tamtejszych analiz opublikowanych w listopadzie 2023 roku, sami badacze ustalili, że każdego roku w Słowenii dochodzi do około 2000 przestępstw związanych z maryśką. Bardzo ciekawa sprawa, bo u nas w Polsce też zaczynamy dyskusję na temat referendum, jeżeli chodzi o legalizację czy też zmianę prawa w kontekście liberalizacji przepisów związanych z maryśką. Także liczę na to, że do tego referendum na Słowenii dojdzie. Z tych informacji, które wam przed chwilą podałem, wynika, że dojdzie, ale liczę na to, że ci politycy, którzy sprawują tam władzę, no jeżeli dostaną wszystko jasno na piśmie, to zdecydują się zmienić te przepisy. Jeżeli mamy tutaj
nawiązywać do Polski przy tym newsie, no to jestem bardzo ciekawy, jakie byłyby wyniki tego referendum. Patrząc na ostatnio przeprowadzane te referenda w Polsce, no to nie jestem jakimś dużym optymistą. Wiem, że na to dużo osób nie chodzi, że ludzie nie są zainteresowani tak bardzo referendum, jak są na przykład wyborami parlamentarnymi. W tym momencie na Słowenii jest to bardzo dobrze zrobione, gdyż no jednego dnia będziemy mieli wybór do Europarlamentu, a w tym samym dniu będziemy mieli referendum, więc kurczę, może jakby taka propozycja pojawiła się w Polsce przy okazji jakichś innych wyborów właśnie albo prezydenckich, albo parlamentarnych, no to moglibyśmy liczyć na troszeczkę większą frekwencję. No a myślę, że Polacy może nie teraz, ale w najbliższym czasie będą gotowi na to, żeby powiedzieć po prostu w referendum tak, nie chcemy karania za małe ilości ziółka, bo nie mówię tu o legalizacji całkowitej, taka jest, jak jest w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych, ale bardziej po prostu chodzi mi o taką dekryminalizację. Lecimy z kolejnym newsem. Słuchajcie, mała przerwa w tym materiale. Tak jak wiecie, 18-19 maja organizujemy festiwal konopny Weed Week Days w Łodzi w Sport Arenie. Na nasze media wleciała informacja o oficjalnym line-upie. Link do biletów macie w komentarzu przypięty, także mam nadzieję, że się tam zobaczymy. No i wracamy do newsów. 23 lutego Niemcy oficjalnie zalegalizowały zioło. Od 1 kwietnia mieszkańcy tego kraju mogą posiadać przy sobie susz konopi, a już 1 lipca otworzą się tam pierwsze kluby konopne. Jednak z wszelkich dostępnych informacji wiemy, że nie jest to koniec zmian w tym kraju. Już podczas tworzenia nowych przepisów ustawodawcy wypowiadali się na temat tak zwanej drugiej fazy projektu, która miała obejmować sprzedaż maryśki w legalnych, certyfikowanych sklepach. Jednak wtedy był to koniec 2023 roku. Politycy nie umieli określić żadnych szczegółów tego projektu. Teraz redakcja Tagesspiegel Kontext poinformowała, że niemieccy politycy będą chcieli wprowadzić drugą fazę legalizacji na bazie obowiązujących przepisów. To oznacza, że Federalne Ministerstwo Rolnictwa jest uprawnione do ustanowienia zasad tworzenia komercyjnego programu pilotażowego, dzięki któremu dorośli będą mogli kupować konopie w niektórych jurysdykcjach bez żadnych dodatkowych działań legislacyjnych. Niemieccy politycy nie będą musieli tworzyć ustawy, tylko wprowadzą przepisy za pomocą rozporządzeń. Ta informacja jest z jednej strony pozytywna, a z drugiej strony ma swoje minusy. Według specjalistów największym plusem tej sytuacji jest to, że urzędnicy nie będą musieli pisać kolejnej, nowej ustawy. Ten proces wymaga najwięcej czasu i pracy. Równocześnie podczas tworzenia ustawy politycy muszą iść na pewne ustępstwa i praktycznie wszystko konsultować z wieloma różnymi organami. Jednak największym minusem tej sytuacji jest to, że przepisy wprowadzane na podstawie rozporządzeń są o wiele łatwiejsze do ewentualnego cofnięcia w porównaniu do przepisów wprowadzanych na podstawie konkretnej ustawy. Z doniesień medialnych wiemy, że druga faza legalizacji w Niemczech będzie wprowadzana na podstawie programów pilotażowych. Według wcześniejszych informacji podawanych m.in. przez ministra zdrowia Karla Lauterbacha, reforma na początku nie obejmie wszystkich landów. Do programu testowego zostaną wyznaczone poszczególne jurysdykcje, najprawdopodobniej te, które nie miały żadnych zastrzeżeń do legalizacji maryśki. Wstępnie konopie będzie można kupić w licencjonowanych sklepach dostępnych dla wszystkich osób, które są pełnoletnie. Niestety cały czas nie otrzymaliśmy konkretów. Wiemy tylko i wyłącznie to, że urzędnicy z Ministerstwa do Spraw Rolnictwa rozesłali pismo, w którym zwracają się z prośbą o uwagi na temat przepisów umożliwiających sprzedaż detaliczną w ramach programu pilotażowego. Te uwagi należy składać do 10 maja. Bardzo ciekawa informacja. W moich pierwszych materiałach na tym kanale informowałem o tym, że takie pomysły w Niemczech są, tylko nie wiedzieliśmy wtedy, czy one w ogóle wypalą, ale z tego co widać, no to niemieccy politycy są zdeterminowani do tego, żeby po prostu to prawo cały czas udoskonalać. Z informacji, które gdzieś tam pozyskałem od niemieckich aktywistów, czy też od osób związanych z tamtejszym biznesem konopnym, wiem, że wprowadzenie tak radykalnych zmian, o których tutaj mowa, nie było możliwe m.in. przez jakieś tam głosy z Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Niemcy będą sobie to testować. Kiedy te programy testowe ruszą, niestety nie wiadomo, ale naprawdę będzie to bardzo duży krok w przód. Do takich programów testowych dochodzi obecnie w Szwajcarii i nawet w Holandii, więc jeżeli w Niemczech by się to udało, jeżeli w Szwajcarii by się to udało, jeżeli Holandia będzie pozytywnie do tego nastawiona po tym swoim programie testowym, no to możemy liczyć na to, że faktycznie zajdzie duża zmiana, jeżeli chodzi o te przepisy. Na dziś to tyle, moi drodzy. Dzięki wielkie, że byliście. Zostawiajcie pytania do Q&A w komentarzach. Chętnie na nie odpowiemy, wybierzemy najciekawsze. No i w takim razie widzimy się za tydzień na Q&A. Pozdro!